Trybunał uznał, że brak zawiadomienia lub złożenie go bez zachowania przewidzianych terminów nie może prowadzić automatycznie w oparciu o artykuł 8 prawa zgromadzeń do zakazu zgromadzenia i uznania go za nielegalne. Niezgłoszenie zgromadzenia do organów administracji samorządowej jest wyłącznie naruszeniem przepisów porządkowych. Nie powinno powodować uznania, że samo odbycie się takiego zgromadzenia uzasadniało zakaz jego odbycia, czy traktowanie zgromadzenia jako nielegalnego, tłumaczyła Ewa Łętowska, sprawozdawca, sędzia sprawozdawca. Trybunał wychodzi z założenia, że każde pokojowe zgromadzenie podlega ochronie w demokratycznym państwie prawa. I nie ma powodu, policja nie zna prawa! Policja nie zna prawa! Wy je łamiecie! My bronimy 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 prawa! Marginalne naruszenie prawa, podstawowe naruszenie prawa jest ta eksmisja i my wszyscy o tym wiemy. Powinna o tym mieć także policja, która nie otrzymała, a także nie przedstawiła mi swojego języka lokatora, więc są wolni posiadacze z wyprzedzeni, nie przedstawionych dokumentów, uprowadzających i interwencje ochrony w tym miejscu, a także policji. Dobrze. Thank you.
Do prawnych, do a także do ochrony tej bez.